Kreft Maciej, dyrektor generalny hotelu Zamek Gniew. Od kilku lat Zamek w Gniewie i całe wzgórze zamkowe się rozrasta, pięknie, coraz więcej imprez. Jak pan dyrektor ocenia też to, że tutaj po raz kolejny już odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel? No, jestem dumny z tego, móc goszcząc tyle tysięcy osób na kolejnym festiwalu, który możemy gościć w murach zamkowych. Jest to dla nas ogromna przyjemność i chęć pokazania, że Zamek nie tylko prowadzi swoją działalność codzienną, a też otwarty jest na tego typu imprezy, na miasto, na ludzi, którzy chcą przychodzić na tak cudowną publiczność, która co roku odwiedza nasze mury i co roku jest jej więcej. W tym roku spodziewamy się około 20 tysięcy ludzi, więc prawdopodobnie pobijemy rekord i to mnie cieszy najbardziej. Czy przez to jest to jedna z największych imprez, które się tutaj dokonują? Jest to bezwzględnie jedna z wielkich imprez, na które czekamy w zasadzie cały rok. I dzisiaj, w momencie kiedy, w zasadzie w niedzielę, kiedy zakończy się festiwal, już trwają przygotowania do kolejnego, więc jest to ogromne przedsięwzięcie, do którego też my się przygotowujemy przez cały rok. Także to jest naprawdę wydarzenie, mogę powiedzieć, z ręką na sercu, że to jest największe wydarzenie w hotelu Zamek Gniew w ciągu całego roku.